Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Wiem, że miałem teraz znowu trochę krótką przerwę od nagrywania, ale dzisiaj powracamy z EA Sports FC24 i będziemy kupować dzisiaj z takiej oferty paczki dla Ciebie, for you. I właśnie teraz przechodzimy. Już jesteśmy w grze, jak widzicie, mamy 550 FIFA pońców, my wydamy dzisiaj tylko 500 i otwieramy dokładnie tą paczkę. Ta paczka ogólnie chcę na nią wydać, bo ma dużą szansę na 87+. I patrzcie, Centurion, piłkarz 23%, znaczy 20%, pionierz, piłkarz 23%, znaczy no 23%, potrójne zagrożenie 12%, 22% FC Pro Life piłkarz, uderzenie gromu 20%, drużyna tygodnia, ta Team of the Weekend 13%, 15% na jeszcze fantazy piłkarza. Więc lecimy z tą paczką. Uwaga. Co dropniemy? O! Chorwacja, SP. Mamy lukę na Grycia, ale czy to jest specjalne wersja? Nie. Jeszcze mamy uderzenie chyba Gromu? Nie, jak już się pamiętam, jak się nazywa. Luka Modric, a z nim dochodzi jeszcze Triney. Nie wiem, czy to Triney, o. Mamy Lukę Modricia. Mamy w sumie dwa walkouty. Mamy jeszcze Sergio Busquetsa w sumie. Takich kart. No to wszystko. W ogóle nam się nie trafił, jak widzicie, żaden duplikat. Dzisiaj na pewno wytestujemy tego Triney. Nie umiem tego mówić. Ale na pewno go wytestujemy dzisiaj. No i patrzcie, jakiego pika mamy. Jeden z czterech złotych kart piłkarskich. 83+. Otwieramy. No i mamy Bernardo Silva. I mamy jeszcze tego. Team of the Weekend. A nie, Bernardo Silva. Grany. Bierzemy Bernardo Silva jeszcze. Też będziemy go mogli wytestować. No i teraz przechodzimy do klubu, żeby zmiany zrobić. I teraz daję wam 10 sekund, żeby napisać w komentarzach. Możecie sobie zastopować film. Jakich kart nie miałam, a jakie karty mam? Odpowiedź? Jedna jest z kraju, który na pewno nie jest dobry. Nawet nie jestem pewien, czy już widzieliście ten mój traf. Piękny, tylko szkoda, że nie zmieniony, bo on miał 3 miliony, tak? O. I wam daję w ogóle, patrzcie ile go osób na świecie ma wymiennego. 4, 7 osób go na świecie ma wymiennego tego Van Dijk. Ciekawa jestem ile osób go ma. Ogólnie takiego niewymiennego. Dobra, już od razu wiem, że musimy zmienić tego Taita. Bo nie da się grać meczów z... No tak, z kartami, które... Jak to się nazywa? A, to nieważne. Z kartami, które zostały przepalone w łyżwice. Dobra. A on tak zapomniałem zmienić. Tych zmian. Na pewno sprawdzamy Trineja. I napiszcie w komentarzu, jak on się, jak go się poprawnie wymawia, bo ja nie mam pojęcia. Tak szczerze. Patrzcie go, mam w wypożyczonej wersji i patrzcie kogo mam. Jakub Kiwior. Wchodzi. No, statystyk to ty na dobrych dziadku nie masz. Okej. Okay. Kogo trafiłem? A, no to nie wiem, ten De Bruyne i Xavi. Dobra, nie ważne. Czekajcie. Możemy jeszcze właśnie zamiast tej mapy Leon, bo ona moim zdaniem w ogóle nie gra, naprawdę. Możemy wsadzić Kiwiora. A Kiwior. I Kiwior w grze już meczu
Wygląda jakby był jakimś randomowym typkiem z ekstraklasy. Więc to też za dobrze to nie wygląda. No i gramy. Już gramy. Dobra, 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 dobra. Dobra. I teraz zobaczymy, jak się, jestem ciekawy, jak się właśnie sprawi ten Triney. Ja go miałem w wypożyczonej wersji, grałem nim chyba dwa razy i naprawdę mi się spodobał. Nie, czy jeden raz, nie wiem, ale wiem, że naprawdę mógł uratować życie. Czemu mi spadło do 81 obrony? Czekaj, co? Aha, może zgrania nie mam. Nie wiem, czy to przez to. Ale no, wiem, że chyba mam lepszy. Tak, mam lepszy skład od nich. Nie, czy na równym poziomie w sumie? Nie wiem, jakby to tak liczyć, to w sumie chyba na równym poziomie. Ale przechodzimy do meczu. Ich skład wygląda następująco. Hugo Lloris na bramce, w środkowej Araujo, Mendy. To jest połączenie Barcelony trochę z Realem Madryt. Jest Mendy, jest Fran García. A to ciekawe, to się pojawia. Tak, tak, fajnie, fajnie. Jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców. Ajajaj, nie poszło. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. No, zobaczymy, jak na się zaprezentowała zespołu. Blisko było przyjęcie. Myślę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Strzelamy. Skoro, że decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. Oj. Spójrzmy teraz na skład. Triney na razie nie napisał. Van Dijk czy Diony? Van Dijk. Van Dijk, brawo. Tak gra właśnie. Zielony Van Dijk. Kto to był? Podaj do tego pana. Kto to jest? Kto to jest? Kiwior. Kiwior uratował gola. Widzicie? Kupcie Kiwiora. On jest warty jakieś tylko 12 koła. A karta jest naprawdę dobra. Jeszcze jakbyście mieli właśnie FIFA Points, to byście mogli ją zrobić w ewolucji, a wtedy to będzie jeszcze naprawdę dobra. Casemiro gol! Casemiro go trafił w tym takim piku, co był do zrobienia w USB-C. 86 plus te winterowe karty. I właśnie tego Casemiro trafiłem, niego wybrałem. Berardiego też z tego trafiłem, tak? Nie, Berardi był chyba z innego. To właśnie w tym piku trafiłem zielonego Van Dijka. Najlepszy traf. No nie nazwałbym i teraz najszczęśliwszą belerką pod słońcem. Tracą gola, przegrywają, nie tak dobrze. Brawo De Bruyne! Oj, ojej, Hugo Lloris, Pułos, co to był w ogóle? Człomeni, tak? Chyba Człomeni. Nie wiem, dobrze Triney. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak to się czyta. Ja no, nie wiem, jak jego nazwisko się czyta. Ja mówię na jego Triney, Triney, Triney. A, nadal nie wiem. Aj, chciałem swoje trzy. Oj, 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 De Bruyne skosił przeciwnika. Spokojnie, panie sędzio. Dawaj, dawaj. Casemiro teraz, akcja, akcja, akcja. Gra samemu, a jednak nie. O, nie poszło coś, nie poszło. Oj, oj, oj. Błąd! Dobra, brawo, Hugo Lloris. Masz dokładnie gwiazdek sztuczek jedną. Oj. Oj, oj.
Dobra, no. Dobra, ja ryzykuję Kiwior. Kiwior będzie miał asystę, mówię wam. Kiwior. Ankara, De Bruyne. Jednak nie będzie miał asystę. Jeszcze nie wszystko stracone. Może jednak będę miał później części meczu. Z czym ty jesteś taki szybki? Co? Łata się. Dobra. Oj. Dobrze. Ramda. Oj. Dobrze, brawo. Brawo, Szawi. De Bruyne. Świetna interwencja pod presją. De Bruyne. Ankara De Bruyne. Ljungberg. O, brawo. Poskładają bramkarza. Takiego bramkarza, zawodnika. Dobra. Pierwsza połowa skończona. Rozpoczyna się już druga połowa tego meczu. Przegrywają jedną bramką, co nigdy nie jest komfortowe podejście. Oj, Darwin u nas się opalił. Oj, po co ja wyszedłem tym bramkarzem? Zgaduję, że Darwin u nas po tym sezonie będzie miał jakieś 85 overalla. Ten sezon to jest zdecydowanie jego sezon w Liverpoolu. Tak szczerze nawet nie wiem. Czerwona akcja, strata piłki. Perlon Mendy. Karl to jest... W ogóle właśnie kupiłem sobie tą Karl za 12 tysięcy. I mam nadzieję, że będzie miała 91 overalla, ale zgaduję, że będzie miała jakieś 89. Przynajmniej to. Tak szczerze patrzyłam na jej statystyki i miała tam kilka asyst i dwa gole chyba. Więc nie jest z nią tak źle. Przypominam, że to jest wszystko jest to też tak średnio. Jeśli chodzi o strzelanie woli. Diani? To Diani. O, głupi błąd przy tym wyprowadzeniu piłki. Strata. Ajde. Zagrożą teraz bramkę przeciwnika. Dobra interwencja bramkarza. Blisko. Jest okazja. Można odjąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten kolor. Wreszcie sposobność może obejść. O kurde, Hugo Lloris. To było celowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakim stworem bramkarz był jednak kurą? No, Szary, biedni. Nie, za mocno wypuściłem, w sensie za daleko, tak naprawdę. Dobrze wypuszczałem, ale nie trochę za mocno. Brawo, Kiwi. No kurde, no jaki faul. Zgaduję, że będą w to strzelać. Będzie strzelał, no. Nie czekuję się zarzucić. No super, Halanda, puszczacie? Super. Jak się wywalili? Proszę powtórkę. Oj. Nie, to się nic nie da. Jedynie to, że może być błąd bramkarza. O kurde, chyba będzie jednak nie. Wilhelm Dijk nie popełnia błędu. Biegnij, no nie wiem, no w tej drugiej połowie nic nie robię prawie na tym boisku. Ajoj. No jedyne co robię to teraz fauluję. Brawo. Brawo Kiwior. Kiwior ma już... U mnie ma czyste konto. Ten gol był... Na spalonym. O, no właśnie. Widzisz, na spalonym.
Oczywiście, że był na spalone. No co? No, ma być niego na spalone? No, mają Darwina Nuneza 82. Puszczają Haalanda 91. To ma jakąś logikę? Rzut rożny. Chciałem powiedzieć wolny. Ojej. Atak, ale koniec końców niegroźny. Piłka poza boiskiem. Właśnie, nie, chyba nie 10 minut. Ma zostać taki stan meczu, tu jak za chwilę mi strzelą go. Ojej, Żółwik jest szybki. Ile masz w ogóle overalla? Znaczy, nie overalla. Overalla wiem, że ma 91. To ma oprócz... Nie no, ile masz Żółw tempa? Kto to jest? Salah! Dobra, zmarnowałeś to, wpuszczamy Berardiego. Imo, Berardi wchodzi. Berardi w sumie tak naprawdę lepsza karta, jeśli chodzi o statystyki od Salaha. Ale gdzieś to mam. Jeszcze nie wiem, może wejść ten... Bremer na środkową obronę, nie. Van Dijk'a nie zamierzam zdejmować, ani Kiwiora też. Polska biało-czerwoni, pamiętajcie. Pamiętajcie. Fajnie. Ajej, ale blisko było. Ja próbuję ostatnio wkręcać, że to wyrożny. Dobra. Ej, moja piłka, moja. Mówię, że moja, patrz. Ale to nie moja piłka. Ojej. Ale teraz go. Nie. No jeszcze. Nie, przegraliśmy ten mecz. No i to by było na tyle z odcinka. Wy napiszcie w komentarzach, czy wydaliście jeszcze na tą grę pieniądze. Od razu mówię, nie wydawajcie na tą grę pieniędzy, bo czasami nie popłaca. Akurat z tego trafu się cieszę, bo chciałem mieć tą kartę, chciałem ją kupić. Wreszcie nie sprawdziłem, jaka cena. Ale do następnego.